Antoine Cierpikowski to jedna z najważniejszych postaci w świecie fryzjerstwa, mody i wizażu. Jako pierwszy obciął kobiecie włosy, farbował je, był twórcą pierwszej na świecie sieci salonów kosmetycznych i jako pierwszy stworzył w nich kąciki dla dzieci. Wokół postaci mistrza Antoine'a miał być tworzony Sieradz Open Hair Festival. W tym roku jednak o wielkim sieradzaninie informacji jest niewiele. Dlatego wystawa ze zbiorów Jana Pietrzaka przybliża dokonania tego wybitnego człowieka. Ta wystawa jest niejako dopełnieniem tego, bo rzeczywiście, kiedy poznałem wcześniej scenariusz czy program obecnego Open Hair, rzeczywiście jest gdzieś z tyłu ten Antoine, nie ma tego Antoine'a. Nawet wystawa muzeum dotycząca kapeluszów niewiele ma wspólnego z Antoine'em, aczkolwiek można przekornie powiedzieć, że Antoine te kapelusze zdejmował. Ja tutaj pokazuję cząstkę swoich zbiorów. Udało mi się ostatnio pozyskać dzięki Czarkowi Zbrojewskiemu, mojemu przyjacielowi, który w fantastyczny sposób odtworzył. Udało nam się odtworzyć wspólnie, bo to ja miałem trochę fotografii, Czarek, właśnie dom urodzin Antoine'a, tak jak on wyglądał pod koniec XIX wieku. A wiemy dokładnie, jak to wyglądało, bo mamy fotografie z 1902 roku, aczkolwiek inne troszeczkę i ujęcie. I udało mi się też dotrzeć do akwareli samego Wojciecha Gersona z 1890 roku. I także tutaj jest dokładnie odwzorowany i dom, i budynek kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika, tak jak to wyglądało. Także z tego się bardzo cieszę. Natomiast głównie pokazuję tutaj wątki sieradzkie. Ktoś policzył już dzisiaj czy wczoraj, że tu jest ponad 100 fotografii. Tak, jest. W większości są to oryginalne. Dokumenty też są oryginalne. I to jest cząstka tego wszystkiego, co by można było pokazać. Ja szczególnie sobie tutaj cenię pracę Sary Lipskiej, które kopię pokazuję, ale ja poszedłem troszeczkę jeszcze dalej i udało mi się wyszukać, gdzie te obrazy, gdzie te prace znajdowały się wtedy, kiedy Antoine żył, bo w tej chwili te prace znajdują się w Warszawie, obrazy czy rzeźby, część w Królikarni, część w zbiorach Muzeum Narodowego, część w zbiorach Muzeum Teatralnego. I na szczęście udało się zlokalizować, choć ubolewam nad tym, bo niektórzy w internecie i w różnych publikacjach piszą, że już wszystko wiadomo, że już dosłownie, już tam się nikt nie może posłuchać. Nieprawda, proszę Państwa, jeszcze wiele, nawet tu sieradzkich ścieżek jest nieodgadnionych. Ja zawsze zadaję takie pytanie, a gdzie są rzeźby, które Antoine stworzył? Okazuje się, że on bardzo dużo rzeźbił, wystawiał swoje prace w latach 30. w Paryżu. Wiemy, że wyrzeźbił głowę swojej żony, wiemy, że rzeźbił głowy przyjaciół i to były naprawdę bardzo dobre rzeźby, zresztą nie tylko kurtuazyjnie, o tych jego pracach rzeźbiarskich wypowiadał się Ksawery Donikowski. Także myślę, że trochę takich perełek ciekawostek udało mi się pokazać. Jest tutaj między innymi plakat z pierwszego konkursu fryzjerskiego. To jest oryginał? Tak, to jest oryginalny, no plakat to może za dużo powiedziane, ale afisz na pewno. To jest, konkurs odbył się w listopadzie 1975 roku. To było w hali sportowej, tutaj przy szkole budowlance. Antoine wtedy uczestniczył w tym konkursie, rozdawał dyplomy, prawda, ufundował puchary, które później były przychodnie. Tak się złożyło, że tych afiszy nie zachowało się niewiele. Z tego co ja wiem, to są dwa. Jest jeden w moich zbiorach i jeden jest w zbiorach szkatuły pana Jana Matusiaka. Ale wracając jeszcze do tego konkursu fryzjerskiego, mnie ostatnio udało się pozyskać dzięki tutaj mistrzowi fryzjerskiemu, który przejął niejako pałeczkę po panu Czesławie Adamiaku, panu Bogumiłowi Kuleszy, komplet dyplomów, które teraz w ostatnich latach się po prostu drukowały i dawano. Także bardzo się cieszę, także kolekcja cały czas się powiększa, praktycznie codziennie. Powiększa się, bo po otwarciu wystawy Jan Pietrzak otrzymał kolejny dokument do swoich zbiorów. Pracę maturalną poświęconą Antoine'owi Cierpikowskiemu. Część tego, co Jan Pietrzak zebrał do tej pory, można zobaczyć w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu do 30 lipca.